Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, nadszedł czas na fryzurę, na nową fryzurę, na obcięcie włosów, ponieważ troszkę już są za długie, może to teraz nie widać, bo ułożyłem je i dużo mi to zajęło czasu, ale no niestety czas na fryzjera. I w związku z tym chciałem wam pokazać najtańszego fryzjera w Dubaju. Nie byłem tam jeszcze nigdy, ale widziałem go przejeżdżając samochodem. Jest on w dzielnicy International City, to jest taka dosyć biedniejsza, tańsza dzielnica i kosztuje on ponoć 5 zł. Jedziemy tam i zobaczymy, czy ten fryzjer jeszcze w ogóle istnieje, to po pierwsze, a po drugie zobaczymy, czy naprawdę kosztuje 5 zł, czy to jest jakiś haczyk. Fryzjer jest w podobnej części Dubaju do chińskiego marketu, do którego teraz jedziemy, więc postanowiliśmy pojechać w dwa miejsca, jakby podczas jednej podróży. Dlaczego? Dlatego, że ten chiński supermarket ma najtańsze bubble tea w Dubaju. Normalnie kosztuje 20 zł, a tutaj kosztuje 8, więc naprawdę jest ogromna różnica, a smak jest taki sam. Proszę bardzo, WeMart. Tak to wygląda w środku, to jest pierwsze piętro, jakieś jedzenie sprzedają i właśnie bubble tea. I na górze jest supermarket jeszcze. A tu mamy supermarket. Dużo chińskich, azjatyckich rzeczy tutaj jest. W tym miejscu są rzeczy, które po prostu nie mam pojęcia, co to jest, nie? Jakieś suszone, nie wiadomo co, jakieś grzyby chińskie, jakieś... Co to jest w ogóle? Powiedzcie mi, co to jest. Jakieś kwiaty suszone, które pewnie nie rosną w ogóle w Europie. I to jest najlepsze, słuchajcie. Pełno żywych krabów i jakichś dziwnych ryb. Kupujesz, wyciągasz, nie wiem, co oni sobie zabijają, czy co? Czy ty masz sam to sobie ogarnąć? Prawie wychodzi, zobaczcie. Trochę to słabo wygląda, szczerze mówiąc, że te zwierzęta tak sobie tam siedzą i zostają po prostu zabijane na komendę. O, chcę tego kupić, to... Ale no tak jest. Przeważnie to, co jemy u siebie w sklepach, to jest po prostu wcześniej zabite i tyle. Tym się to różni, nie? Tutaj po prostu widać jakby prawdę o tym, co się dzieje. Więc bardziej to jakby kłuje w oczy. Bo jak widzimy kraba, który jest w jakichś malutkich kawałeczkach pocięty, w puszce zamknięte jakieś i tak dalej, to się jakby nie wydaje, że to jest zwierzę, a to tak naprawdę jest zwierzę. I tutaj to po prostu widać. We got this cake for free. Dostaliśmy ciasto za darmo do zakupów, ale jasna. Będziemy mieli do herbatki, bo teraz idziemy na picie herbaty. I think it's nice gesture that like I think the expired day is coming soon that they are just giving up for free. That's really kind. Yeah. You could have thrown it out. Yeah. Kupiliśmy jeszcze takie pierożki chińskie, 6 sztuk, naprawdę duże, z sosem za 7 zł. Opłaca się bardzo. To jest specjalna część sklepu, gdzie się odbiera tą herbatę właśnie. To jest tak zrobione po chińsku, że ktoś miał na początku na przykład supermarket i zaczął dobudowywać do tego. Tu zrobimy stoisko z herbatą, tu zrobimy stoisko z jakimiś kotletami, że może coś zjeść sobie. Tutaj zrobimy jakąś mini cukiernię i tak dalej, i tak dalej. To jest takie lokalne imperium, wiecie, ktoś założy sobie jeden sklep i zaczyna dodawać. I jest nagle wszystko te same firmy. I tak wygląda nasza herbata. To jest moja, taka fajniejsza. Thank you. To jest Chloe, taka zwykła. Właśnie wjeżdżamy do International City, z dzielnicy, o której wam wcześniej mówiłem. I to jest śmieszna sprawa, bo to jest niby International City, a tak naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo dużo Chińczyków. Tutaj po tej stronie mamy Dragon Mart, czyli taki wielki, powiedzmy, takie targowisko skryte, klimatyzowane, chińskie. Z tej strony budują Dragon Towers. Z drugiej strony jest jeszcze Dragon Mart 2. Są restauracje chińskie, jakieś sklepy z też taką herbatą, jaką piliśmy przed chwilą. Bardzo ciekawe to jest takie nieoficjalne Chinatown w Dubaju. Ale my akurat do tej chińskiej części nie jedziemy, to przy tym przyjeżdżamy i jedziemy do takiej normalnej chyba części, po prostu gdzie jest jakiś fryzjer. Nie jest to chiński fryzjer na pewno, tak od razu mówię, żeby nie było, że wszystko tylko o Chinach jest nagle w tym odcinku, że jestem jakimś maniakiem Chin i tak dalej. Tak po prostu wyszło, ale jestem maniakiem Azji, tylko nie konkretnie Chin. To jest ta mała różnica. A, dobra, jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że im bliżej jestem do tego miejsca, tym bardziej zaczynam się nagle bać, że za piątkę fryzjer to coś może być nie tak. Także jeżeli będę odchodził łyso, na łyso obcięty w następnych vlogach, to wiecie dlaczego. Jest takie ryzyko.
Mam taki trymer w domu do obcinania, przecinania sobie brody, więc może tym trymerem się jakoś obetnę na łyso, albo prawie na łyso najwyżej, trudno się mówi. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, ile kosztuje najtańszy fryzer, jakiego znacie w Polsce. Ja byłem chyba za 15 zł najtaniej, to było w Sieradzu, tam gdzie moja babcia mieszkała swego czasu, świętej pamięci. I wydaje mi się, że to jest chyba najtaniej, jak widziałem. Tak wygląda salon. Widzicie? 5. O kurde! To jest 5 dirhamów za ogolenie się, a 10 dirhamów za fryzurę. Ale jak widać, wcześniej było 5, widzicie? Było 5, zaklejone jest taką kartką i jest 10. Więc kiedyś, jak tu byłem, było na pewno za 5, po prostu podrożało. Ale i tak, jak na Dubaj, to jest bardzo, ale to bardzo tanio, wręcz niemożliwie tanio. Wchodzimy do środka. Hi. Pan wyczyści mi moje miejsce i zabieramy się do roboty. Dyszka, nieźle, co? Przez wirusa kanapy są wrzucone w drugą stronę, żeby nie można było siadać, ale przynieśli klej specjalny plastikowy stołek. Happy? No jest. Siadamy. Trochę nie jest tu czysto, ale dobra. Życzcie mi powodzenia. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt tej pracy. No i proszę bardzo, fryzurka łącznie z brodą i fryzurą to kosztowało 20 zł. Czyli dyszka za głowę i dycha za brodę. Naprawdę zobaczcie, że wcale nie jest tak źle. Nie jest to jakaś super najlepsza fryzura, ale za taką cenę to jest po prostu okazja. Zobaczcie, no nie jest nic tutaj jakoś szczególnie nie w porządku. No trochę mogliby inaczej ułożyć te włosy, ale to jest malutki szczególik. Dwie dyszki i jestem jak nowonarodzony. No i wychodzimy. Kurde, nie wiedziałem, że to będzie całkiem spoko fryzura. Wydawało się, że za piątaka, czy tam za dychę, to musi być tragedia, ale wcale nie jest tragedia. What do you think about my haircut? It's really nice, but especially your beard is really amazing. Like here, it's like nicely trimmed. So you think it's a good deal? Yeah, of course, but how much do you pay usually? Usually I pay like, for hair and beard, I pay 75. Whoa! So with tip, it was like 30 dirhams? Yeah, it's half price. Wow, then you pay him like 10 dirhams tip. No słuchajcie, tak jak mówiłem Chloe teraz, normalnie płacę 70 zł ponad za fryzurę, nie wliczając napiwka. Tutaj dałem facetowi dyszkę napiwku, przepraszam. I łącznie już o to 3 dyszki, czyli ponad połowę taniej. A naprawdę jakoś nie jest zła. Jako, że jesteśmy w chińskiej okolicy, postanowiliśmy się przejść do restauracji, która była nam polecona przez koleżankę Chloe, która jest Koreanką, ale mieszkała w Chinach jakiś czas dłuższy. I jestem właśnie przed tą restauracją i nie wygląda ona zachęcająco. Zobaczcie na to. Ruina dosłownie. Nie wiem, czy to jest zamknięte, czy to jest aż taki syf. Zaraz się okaże. Trochę strach tam jest, patrząc na to, co się dzieje, ale zobaczymy. Czy to otwarte normalnie? Nie wiem. Jednak normalnie wszystko wygląda. Po prostu to było tylne wejście. Prawdopodobnie tutaj z przodu wszystko by wyglądało normalnie. Tutaj też wygląda ok wszystko. Czysto i w ogóle, ale trochę pusto. Nie wiem, czy to wirus, czy co? Hello? Zobaczcie na to. Wszystko jest po chińsku. A, co? Nie ma w ogóle angielskiego menu. Ani menu. Dlatego Chloe dzwoni do koleżanki swojej, która... Ta, o której mówiłem przed chwilą. Więc sprawa wygląda tak. Chloe zadzwoniła do swojej koleżanki, która właśnie mówi po chińsku i tak dalej. I się okazuje, że ta koleżanka jest 6 minut drogi stąd i właśnie jechała do tej restauracji. Więc będziemy mieli tłumaczkę profesjonalną i generalnie pomoc w wyborze czegoś z tego chińskiego menu, które po prostu jest dla nas nie do rozszyfrowania. Tak naprawdę można by użyć tłumacza Google, który rozpoznaje chińskie znaki i można normalnie przetłumaczyć, tylko że to tłumaczenie często jest bez sensu. To nie jest na tyle zaawansowane, żeby się domyślić dokładnie, co to jest, to po pierwsze, a po drugie też sama nazwa dania nie mówi dużo o nim. Trzeba po prostu kogoś znać, kto wie, co jest dobre, a co nie jest dobre. Przyszło jedzenie, zobaczcie, jakie to jest wielkie. 30 zł, co jak na Dubaj jest taką normalną ceną, ale to jest po prostu ogromne. Tak wygląda mój telefon w porównaniu. Nie? Jest ogromna porcja. Jakby tego było mało, zamówiliśmy jeszcze drugą potrawę. Kung Pao Chicken, to jest taki klasyk. Pewnie każdy z was, kto je albo jadł chińskie raczej, wie, co to jest.
jest równie duże jak to poprzednie, więc po prostu nie ma mowy, żebyśmy to zjedli. To jest porcja dla, nie wiem, 4 osób może, albo więcej, 6. Także my już wyjeżdżamy z tej dzielnicy, jedziemy sobie dalej. Naszym następnym przystankiem jest Dragon Mart. Chloe musi coś sobie tam kupić, jak zwykle. Patrzcie co się stało. W tym miejscu jest taki chaos. Parkują ciężarówki normalnie na ulicy, blokując całe pasy, tak jak tutaj na przykład. I później robi się korek, bo nikt nie może przejechać. To jest jedno z miejsc, w którym się chyba najgorzej jeździ w Dubaju. Kiedyś wam pokazywałem w jakimś innym filmie, jak sobie ktoś parkował na środku ulicy, na parkingu jakby, pomiędzy autami, także blokował wyjazd z całego parkingu. I to było też tutaj, bo to jest po prostu tragedia. Tak jakby żadne reguły ruchu drogowego nie istniały. Totalnie po prostu, tak jakbyś dał komuś, to nie, wszyscy jakby, to jest tak jakby nikt nie ma prawa jazdy i wszyscy mieli samochód, nie? I nikt nie wie, co się robi, albo ma to w dupie po prostu i powstaje taki, a nie inny chaos. Dobra, rozgadałem się o ruchu drogowym, ale tak naprawdę chciałem zakończyć tego vloga, bo nie pokazuję wam kolejnych zakupów moich z Chloe w tym samym miejscu. Także dajcie znać, ile u was kosztuje najtańszy fryzjer i czy dałoby radę zrobić takie combo, czyli włosy i broda za 2 dyszki. To jest dla mnie najważniejsza informacja. Oczywiście pamiętajcie o subie i łapce w górę. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć.